Jakiś czas temu na kanale pojawił się film o komputerze, który złożyłem za 100 zł. Dziś będzie kontynuacja tego cyklu. Komputer początkowo składałem z myślą, aby zmieścić się w budżecie 200 zł. Niestety nie udało się to, stąd ta kwota 238 zł. Przejdźmy więc do naszego zestawu. Podstawą naszego zestawu jest komputer Dell OptiPlex 755 w wersji MT. W momencie, kiedy go kupowałem, za najtańsze konfiguracje trzeba było zapłacić około 50 zł. Komputer, który kupowałem, wyposażony jest w dwurodzeniowy procesor Intel Core 2 Duo E6550. Taktowany jest on 2,33 GHz. Płytę główną Della z chipsetem Q35, 1 GB pamięci RAM typu DDR2, zintegrowaną kartę graficzną Intel GMA X3100. W zestawie znajdziemy też napęd DVD, zasilacz o mocy 305 W oraz oczywiście obudowę. Jednak nie przywiązujmy się do obecnej specyfikacji, za chwilę zmienił praktycznie każdy istotny podzespół. Na początek dysk twardy. W zakupionym komputerze nie ma dysku, więc musimy go zakupić. Tnąc koszty tak, aby zostało nam jak najwięcej pieniędzy na pozostałe komponenty, kupuję jeden z najtańszych dysków dostępnych w sieci. Jest to 250 GB dysk firmy WD. Nie jest to nic specjalnego, naturalnie dobrze byłoby mieć w tym komputerze dysk SSD, ale jak już wspominałem, tniemy koszty. Oryginalny procesor Core2 Duo zastąpimy 4-rdzeniowym Core2 Quadem Q8200. Taktowany jest on 2,33 GHz, posiada 4 MB pamięci cache, a jego TDP wynosi 95 W. Procesor udało się kupić na znanym portalu aukcyjnym za 14,99 zł. Jako że 1 GB pamięci to zdecydowanie za mało, kupując procesor znalazłem też u tego samego użytkownika pamięci RAM. Kupiłem 4 kości, każda po 2 GB. Łącznie będziemy mieć 8 GB pamięci, co wydaje mi się minimalną ilością w 2021 roku. Za pamięć zapłaciłem łącznie 23,96 zł, płacąc 5,99 zł za każdą z kości. Aby komputer był zdolny do uruchomienia gier, potrzebujemy jeszcze jednego podzespołu. Zintegrowana karta graficzna nie daje się nawet do przeglądania sieci, więc musimy kupić coś mocniejszego. Zakup karty graficznej do tego komputera nie jest prostym zadaniem. Jednym z ograniczeń jest dość słaby zasilacz, nie posiadający dodatkowych złączy zasilania. Umiejscowienie portu PCI Express uniemożliwia zainstalowanie dwuslotowych kart graficznych, a chłodzenie procesora uniemożliwia instalację dłuższych kart. Szukamy więc czegoś energooszczędnego, o małych wymiarach zewnętrznych, wystarczającej mocy, aby móc na niej uruchomić gry. Przeglądając oferty, próbowałem polować GTX 750, który potrafi zadowolić się zasilaniem bezpośrednio z portu PCI Express. Niestety poszukiwania trwały długo i nie udało się nic kupić w wyznaczonym przeze mnie budżecie. Wtedy zobaczyłem kartę GTX 650 Ti z 2-gigabową pamięcią RAM. Niestety nie spełnia ona 2 z 3 naszych założeń, ale mam już pomysł na to, jak zaadoptować ją do naszego komputera. Jest to karta dwuslotowa, jednak na drugim slocie nie posiada żadnych wyjść wideo. Oznacza to, że prosto możemy zmodyfikować śledź na karcie tak, aby karta stała się kartą jednoslotową, a chłodzenie nie będzie w naszym przypadku nam przeszkadzać. Sam tego nie zrobiłem, na czas testów po prostu zdjąłem śledź, jednak jeśli chcecie korzystać z takiej karty dłużej, polecam modyfikację śledzia. Jest jeszcze drugi problem, chodzi o problem z zasilaniem. Rozwiążemy go prostą przejściówką. Początkowo nie chciałem tego robić, obawiałem się o moc zasilacza, jednak sprawdziłem w recenzjach tej karty, ile taki zestaw z GTX-em 650 Ti pobiera z gniazdka i oscyluje to w okolicy 200–210 W, więc do naszych 305 W jeszcze trochę brakuje. Karta ma 2 GB pamięci typu GDDR5, taktowana jest ona 1350 MHz. Rdzeń karty według producenta powinien być taktowany 928 MHz. Mój egzemplarz taktowany jest 942 MHz. Szukając tego w Google znajduję inny model karty tego samego producenta, czyli MSI, z nieco większym chłodzeniem. Pamiętajmy, że karta to jest karta używana, być może ktoś na którymś etapie na przykład wgrał inny BIOS. Tak złożony komputer pracuje na systemie Windows 10. W codziennym użytkowaniu komputer działa całkiem sprawnie. Tak naprawdę nie czuć, że bazujemy na komputerze, który miał premierę w 2008 roku. W pełni szczęścia brakuje nam dysku SSD, bo jednak ładowanie systemu czy programu chwilę trwa. Przejdźmy teraz do testów komputera. Zacznijmy od testów syntetycznych. W 3DMarku Time Spy komputer osiągnął 924 punkty. Po OC karty graficznej osiągamy 1021 punktów, czyli około 10% więcej. W Cinebench wersji 15 osiągamy 223 punkty. W komputerze za 100 zł było to 115 punktów. W teście graficznym osiągamy 36,2 punkta, w Cinebenchu wersji 20 osiągamy 505 punktów, w poprzednim zestawie było to 241 punktów. Ostatnim testem syntetycznym jest Valley Benchmark, komputer osiągnął tam 36,3 FPS-a i wynik na poziomie 1520 punktów. Jest to wynik o ponad 3 razy lepszy niż na Core2 Duo i Radeonie z poprzedniego filmu. Przejdźmy teraz do gier. Na wstępie dodam, że testy przeprowadziłem MSI Afterburnerem, a podczas tych testów karta pasowała zwykle z z natywnymi ustawieniami. Dlaczego nie podkręciłem tej karty? Za chwilę przekonacie się sami. Zaczniemy od dość starej gry, bo od GTA Vice City, rozdzielczość 900p, ustawienia wysokie. W tej grze średnio mamy 92,5 FPS, a minimalnie 64,4, a wartości 0,1% low są na poziomie 40,6 FPS. Porównując do poprzedniego zestawu, średnio może mamy mniej FPS-ów, jednak znacznie poprawiły się wartości 0,1% low. W grę gra się bardzo przyjemnie, nie ma co tu jej zarzucić. Jednak było to do przewidzenia na takim zestawie. Następną grą jest Crysis, ten oryginalny z 2007 roku, ustawienia średnie 900p, średnio mamy 50,7 FPS, minimalnie 22,7, a wartości 0,1% low są na poziomie 2,1 FPS. Gra jest grywalna, jednak dla polepszenia wrażeń z rozgrywki zablokowałbym FPS-y na np. 60 i obniżyłbym ustawienia graficzne. W Just Cause 2 mamy średnio 53,8 FPS, minimalnie 45,5 FPS, a wartości 0,1% low są na poziomie 15,2 FPS. W grę naprawdę gra się przyjemnie, nie ma żadnych nagłych spadków FPS, bezproblemowo można ją przejść na takiej konfiguracji. Jeszcze do ustawień, bo chyba o nich nie powiedziałem, gra była testowana w rozdzielczości 900p i ustawienia w większości są niskie, jednak nie są ustawione najniższe. Kolejną grą jest Deus Ex: Human Revolution, testowany w rozdzielczości 900p, ustawienia graficzne średnio wysokie i średnio mamy 58,4 FPS, minimalnie 39,4, a wartości 0,1% low są na poziomie 24,3 FPS. W zależności od wybranego stylu gry możemy mieć inne odczucia. Przechodziłem tą grę po cichu, bez zabijania żadnego przeciwnika i grało mi się naprawdę przyjemnie. Do takiego podejścia liczba FPS, którą osiągamy na tym komputerze, jest w zupełności wystarczająca. W grze Driver: San Francisco średnio mamy 72,6 FPS, minimalnie 52,1, a wartości 0,1% low są na poziomie 29,1 FPS. Gra testowana jest na ustawieniach wysokich w 900p. W grę naprawdę gra się przyjemnie, nie mam nic do zarzucenia tej konfiguracji w tej grze. Następną grą jest Portal 2, ustawienia 900p to ustawienia Ultra. Średnio mamy 137,6 FPS, minimalnie 88,8. Wartości 0,1% low są na poziomie 25,9 FPS. Wiedźmina 2 testowałem przy rozdzielczości 900p na ustawieniach niskich. Jest to gra, która na poprzednim sprzęcie była zbyt mało płynna, żeby nazwać ją grywalną. Na tym komputerze już jest zgoła inaczej. Średnio mamy 61,4 FPS, minimalnie 37,5, a wartości 0,1% low są na poziomie 2,8 FPS. Counter-Strike: Global Offensive, ustawienia niskie 900p i tutaj pojawił się problem, ponieważ prawdopodobnie przez system antycheatowy nie działa tutaj MSI Afterburner, więc przetestowałem tą grę w benchmarku z warsztatu Steama. Średnio w tym benchmarku mamy 47,55 FPS. Euro Truck Simulator 2 testowany był na średnich przy rozdzielczości 900p. Średnio mamy 56,1 FPS, a minimalnie 42,8, a wartości 0,1% low są na poziomie 3,4 FPS. Kolejną grą jest Need for speed: Most Wanted z 2012 roku. Na poprzednim komputerze można było go nazwać grywalnym, jednak były tam dość duże spadki, a na tym komputerze znów jest dużo lepiej. Testowałem go przy rozdzielczości 900p na niskich. Średnio mamy 59,6 FPS, minimalnie 52,2 FPS, a wartości 0,1% low są na poziomie 28,2 FPS. Kolejną grą jest Tomb Raider z 2013 roku, ustawienia normalne w 900p. Średnio mamy 70,5 FPS, a minimalnie 40,8, a wartości 0,1% low są na poziomie 27,3 FPS. The Sims 3, wersja podstawowa bez żadnych dodatków, ustawienia ultra w 900p. Średnio mamy 76,1 FPS, minimalnie 52,3. Wartości 0,1% low są na poziomie 15,6 FPS. Tutaj należy dodać, że gra przy niektórych menu zwalnia i wydaje mi się, że stąd jest taki dość niski te wartości 0,1% low. Tutaj zaleciłbym ustawienie stałej liczby klatek, na przykład przy zablokowaniu ich na 60. I kolejną grą jest tutaj GTA 5, rozdzielczość 900p na średnich, tutaj średnio mamy 41,6 FPS, minimalnie 28,2 FPS, a wartości 0,1% low są na poziomie 23 FPS. Przejdźmy teraz do kolejnej gry. Kolejną grą jest Minecraft. Jest to wersja przeznaczona dla Windowsa 10 i tu średnio mamy 147 FPS, minimalnie 89,4 FPS. Wartości 0,1% low są na poziomie 13,7 FPS. W tej grze dobitnie widać, że możemy średnio mieć dużo FPS-ów, jednak wartości 0,1% low są na niskim poziomie. W takim przypadku zalecam ustawienie blokady FPS. Sprawdzałem, jak to zadziała w Minecraft. Mamy dużo lepsze wyniki. Średnio mamy 59,8 FPS, minimalnie 59,8 FPS, wartości 0,1% low wzrosły z 13,7 na 56,7 7 FPS. Widać, że zablokowanie FPS-ów na 60 poprawiło płynność rozgrywki i odczucia z niej, zwłaszcza jeżeli mamy monitor 60 Hz, nie ma sensu generować większej liczby klatek na sekundę. I dodam jeszcze, że gra była testowana w 900p. Teraz przechodzimy już powoli do gier, które niestety na tym komputerze nie działają idealnie. Pierwszą z tych gier jest Just Cause 3. Testowałem go w rozdzielczości 720p na niskich i średnio tu mamy 24,4 fps, minimalnie 18,9. Wartości 0,1% low są na poziomie 11,9 fps. I tu widzimy, że komputer już powoli zaczyna mieć problem z grami, które wyszły później niż w 2015 roku. Po zobaczeniu poprzednich gier uznałbym tę grę za niegrywalną na takiej konfiguracji. Watch Dogs 2 testowałem na w ustawieniach 720p na niskich. Tutaj wyniki są bardzo podobne do Just Cause 3. Średnio mamy 25,7 fps, a minimalnie 12,7, a wartości 0,1% low są na poziomie 7,4 fps. Ogromny wpływ w tej grze na liczbę klatek miało miejsce testu. Są chwile, gdy dobijamy do 30 fps, jednak chwilę później znów spadniemy na okolice 18. Grę uważam za niegrywalną. Deus Ex: Mankind Divided testowałem na niskich w 720p i to jest idealny przykład, jak bardzo karta graficzna może się nudzić w tej konfiguracji. Podczas testu każdy z rdzeni podstawy był użyty w 100%, podczas gdy karta graficzna zazwyczaj nie przekraczała nawet 50-60% użycia, a maksymalnie chwilowo zanotowane życie było na poziomie 76%. Przejdźmy jednak do wyników. Średnio mamy 23,1 fps, minimalnie 15,6 fps, a wartości 0,1% low są na poziomie 6 fps. Przetestowałem też ten komputer w Fortnite, ustawienia niskie 900p. Na początek zablokowałem FPS na 60 i wtedy mamy średnio 46 FPS, a minimalnie 28,2. Wartości 0,1% low były na poziomie 6 FPS. Potem zrobiłem test z blokadą na 30 FPS. Tu mamy średnio 29,9 FPS, a minimalnie 28,7, a wartości 0,1% low wzrosły z 6 do 14,8. Chyba nawet nie muszę mówić, że znacznie przyjemniej grało się przy zablokowanych FPS na 30. Gra wydawała się o wiele płynniejsza. I następną grą jest Call of Duty WW2. Jest to chyba ostatnia duża gra, którą testowałem na tym komputerze. Początkowo w ogóle myślałem, że nie ma sensu jej testować, jednak pozytywnie się zaskoczyłem. Z wyłączoną synchronizacją mamy 52,5 fps średnio, minimalnie 31,7 fps, a wartości 0,1% low są na poziomie 5,1 fps. Po tym teście włączyłem synchronizację i teraz mamy średnio 35,1 fps, minimalnie 31,7, a wartości 0,1% low są na poziomie 17,1 fps. Jak widać, przy takiej konfiguracji synchronizacja pomaga. Pomimo, że w obu testach było nieźle, przy drugim teście grało się przyjemniej, poszedłbym jednak nawet o krok dalej i spróbował zablokować FPS zewnętrznym programem. Wtedy powinno być już idealnie. Więc jak wspominałem, testowałem tę grę przy rozdzielczości 720p na ustawieniach niskich. Przetestowałem też Car Mechanic Simulator 2018 i szczerze mówiąc tutaj wyniki nam niewiele powiedzą, ponieważ sama gra jest płynna, jednak podczas uruchamiania niektórych menu, włączania niektórych opcji gra dostaje lekką zwiechę, przez co wyniki są jakie są. Średnio mamy 48,1 fps, minimalnie 0,4 fps, czyli tyle samo ile wartości 0,1% low. Nie wiem, czy wspominałem, testowałem tą grę w 900p na niskich. I ostatnią grą, którą przetestowałem na tym komputerze, jest House Flipper, ustawienia 900p na niskich. W tej grze również łatwo przekłamać wyniki, na przykład gdy jest włączony automatyczny zapis podczas testu, więc wyłączyłem automatyczny zapis i przeprowadziłem test. Średnio mamy 47,5 fps, minimalnie 37,4 fps, a wartości 0,1% low są na poziomie 11,8. Dodam, że test był przeprowadzony przy blokadzie na 60 fps. Sumowując testy gier, kilka gier niegrywalnych na komputerze za 100 zł stało się grywalne w tym zestawie, np. Wiedźmin 2. Niestety jednak nie jest to jeszcze zestaw, na którym uruchomimy wszystkie nowe tytuły. Nie we wszystkich grach to testowałem. Jeśli macie podobny komputer, polecam pobawić się ustawieniami. Głównie mam tu na myśli ustawienie, które będą nam ograniczały liczbę klatek na sekundę. Jak pokazał np. Minecraft, takim zabiegiem możemy poprawić wartości 0,1% low i gra naprawdę staje się dużo bardziej przyjemna do grania. Wcześniej powiedziałem, że przekonacie się, dlaczego w większości testów nie podkręcałem karty graficznej. Jak możecie zobaczyć, w większości gier ograniczeniem jest procesor pracujący często w okolicach 90-100%, podczas gdy karta nie przekracza 70% użycia. Składając ten zestaw, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw i po tych testach wpadłem na kolejny film na temat tego komputera. Prawdopodobnie będzie to ten sam komputer, tylko z nieco lepszym procesorem, ale co będzie to będzie. Przejdźmy do temperatur. Procesor podczas testów utrzymywał utrzymywał się w okolicy 60 stopni, czasem dobijając do 70. Zdecydowanie nie jest to mało, ale czym jest to spowodowane? Standardowe chłodzenie tego Della jest przeznaczone do chłodniejszych podsorów. Po googlowaniu okazuje się, że są inne chłodzenia, większe, bardziej potężniejsze. Posiadają one też heatpipy, co z pewnością poprawia chłodzenie. Niestety pomimo szukania tego chłodzenia w sieci znajduję tylko te podstawowe wersje. Jako że Dell używa swojego standardu chłodzeń, montaż innego jest niemożliwy. No może nie niemożliwy, ale wymagałby dość sporych modyfikacji. Jako że praktycznie żadna gra nie była w stanie obciążyć w pełni karty graficznej, do jej obciążenia użyłem zewnętrznego programu. Karta graficzna pod pełnym obciążeniem osiąga 77 stopni. Co do głośności, w spoczynku komputer jest słyszalny. Głównym sprawcą tego szumu jest dysk. Sprawdzałem to, odłączyłem wentylator od procesora i zatrzymałem na chwilę wentylator od karty graficznej. Ciągle był słyszalny ten szum, więc to nie jest ani wentylator od procesora, ani od karty graficznej. Pod obciążeniem staje się bardziej słyszalny wentylator procesora. Karta graficzna, jako że w tym zestawie się głównie nudziła, nie wydzielała za wiele odgłosów. Podsumowując, spodziewałem się, że w tym zestawie to karta graficzna będzie ograniczeniem tego zestawu. Ograniczeniem okazał się procesor. Dobrze, że przystałem do karty i nie kontynuowałem poszukiwań lepszej. Patrząc na to, że komputer kosztował 238 zł, liczyłem na to, że będzie on nieco gorszy. Nawet nie myślałem, że uda się na nim uruchomić np. Call of Duty. Widząc ograniczenia procesora, mam już pomysł na kolejny film, nadal z tą samą bazą, jednak z innym procesorem. W tym filmie byłoby to już na tyle. Jeśli film wam się podobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach, postaram się nie odpowiedzieć. Cześć!